nas duma wielką. Wszędzie są. Dosiadowo. To się pojechało do domu. Wystarczyło się. No w ręce. Tutaj można się ustawiać. Tu i gdzie kolejka się proszę ustawia. Wydawałoby się, że pogoda do tyłu, nie? Fajnie jest właśnie. Chociaż nie, bo niektórzy jadą tylko oglądać. No, czy loda, czy coś tam. Udzielania pierwszej pomocy medycznej, wiesz? To się stało, czy... Będzie okrągły? No okrągły. Drzwi szklane są? Nie. Właśnie butelki. To właśnie nie mamy to dograne, no, a każdy niech go do saku, Robert, po mnie do saku. Tam potem na mecie będą worki foliowe, taki po mam trzeba napisze. Tym rowerkiem proponowałbym stanąć na chwileczkę. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ci kręci. Będziemy na Chyba, że to jakaś jest maszyna, to tak rozdrabnie, nie? Ale nie. To musisz machać. Te działki tam z szkole, z instytutu, to też podnoszenie? Hello! Hello! Muszę na pewnej drogi. Awaryjny może przyjechać. To ja się co liczę. Strażacy, aby coś nie stało. Kiwaj. Machaj. Pomachaj, Kubuś, pomachajcie. Machaj. Takie wąskie, że to jest po prostu taki kolor. Ja
Aby poprowadził tutaj tą loterię, to losowanie. Jak w ubiegłych latach, tak mu to wszystko sprawnie poszło, więc myślimy, że w tym roku również tak będzie. Bardzo proszę, osoby nagrodzone, tutaj jest lista, wszystkie te osoby muszą się wpisywać. I jeszcze raz chciałam tylko powiedzieć, że numerki proszę sobie zachować. Proszę sobie zachować numerki do losowania nagrody głównej, czyli rowera. Bardzo proszę. Chcę sprostać temu zadaniu, żeby jak najsprawniej to przeszło, ale żeby tak było, to będę również prosił o pomoc mojego zastępcy, który również po raz kolejny z żoną wziął udział, czynny udział w tym rajdzie. Drodzy Państwo, to jest najważniejsze, najbardziej cenne, że te rajdy integrują środowisko wszystkich miłośników dwóch półek, ale przede wszystkim służą zdrowiu, a to jest najważniejsze. Drodzy Państwo, proszę sobie tam nie przeszkadzać, kontynuować posiłek, bo na pewno też jesteście zmęczeni. Puchar, który wręczymy najstarszemu uczestnikowi. Do pucharu nagroda rzeczowa. Gratulujemy. Okazuje się, że chwilą mówiłem, staje się prawdą. Już wcześniej dostała Eliza właśnie puchar za najmłodszego uczestnika rajdu. Jeszcze raz gratulujemy rodzinie państwa Kocurek. Teraz, drodzy Państwo, kolejna forma wyróżnienia. Z kolei patrzymy również w stronę młodzieży szkolnej, najliczniejszą reprezentację. Pani dyrektor, przepraszam najmocniej, drodzy Państwo, tak, nie chciałem tak wnikliwie i szczegółowo patrywać się w tą sympatyczną buzię, ale przepraszam bardzo, jest dziewczyna i chłopak i bardzo dobrze. Którą jest Robert tutaj zademonstrowany, teraz patrujcie się. Wszyscy w karteczki z numerami, które posiadacie. Robert, drodzy Państwo, ma wartość wyrażoną w banknotach polskich, złotych polskich, 1300 złotych. Myślę, że to jest cenna wartość. A teraz pan Kazimierz Paśniak, mecenas prawa, który czuwa nad sprawnym i sprawiedliwym przebiegiem losowania, przybliży regulamin, w oparciu o który będziemy za chwilę losować tą nagrodę. Proszę. Szanowni Państwo, a więc jedna taka bardzo, bardzo cenna nagroda. Tu w tym woreczku mam
wszystkie numery państwa, któreście zadeklarowali i uczestniczyliście w dzisiejszym rajdzie. I tylko będzie jeden los wylosowany z tego woreczka i ten szczęśliwiec otrzyma tą fajną, piękną nagrodę. Proszę państwa, ja proponuję, żeby tą nagrodę wylosował w obecności państwa pan burmistrz Czechowic Marian Łapuń, jako osoba, która współprzyczyniła się do powodzenia tak pięknej imprezy, jak również no, o wysokim zaufaniu w naszym środowisku. I dlatego bardzo proszę panie burmistrzu publicznie z tego worka wyjąć jedną tą nagrodę. Ten los, który będzie no, symbolem tej nagrody. Bardzo proszę. I teraz czekamy. Pan burmistrz co najmniej jedną minutę będzie pewnie kręcił za mkną oczy, żeby tutaj nic nie było. Ja też patrzę, o już chyba ma. Nic nie zmienia. Proszę panie burmistrzu o czytanie. A my sprawdzimy oczywiście. Drodzy państwo, to jest dwucyfrowy numer. Dwucyfrowy numer. Pierwsza cyfra to jest cyfra 3. Moja ulubiona. Kto ma trójkę z przodu, to szanse rosną. Bardzo często w dzienniku właśnie w porządku alfabetycznym byłem zapisany pod numerem 3. A teraz druga cyfra jest cyfrą równie parzystą, może po pomnożeniu przez inną parzystą. Trochę zamieszałem, ale żeby było ciekawiej, trochę emocji więcej. Drodzy państwo, są dwie cyfry. Jeżeli te dwie cyfry pomnożymy przez tą pierwszą, to da nam 2 razy 3, da nam 6. I to jest ta druga cyfra. 36. Brawo, no proszę. Wszystko się zgadza. Gratulujemy. Że odbierałeś pana nagrodę, tak? Powiedz coś, myślę, że wszyscy chętnie posłuchają. Pan czegoś musisz się przedstawić z imienia, nazwiska, nie musisz, gdzie chodzisz. Ja ci pomogę, proszę. Powiedz, twój pierwszy występ publiczny. Proszę, imię i nazwisko. Ci bardzo się stresuję, jestem Tosia. Tosia, no Tosia, zupełnie niepotrzebnie się stresujesz. Co dalej? Skąd jesteś? Stąd, no dobrze. Cokolwiek to brzmi stąd, czyli rozumiem z Miliardowic, tak? Świetnie, z Miliardowic. Chodzisz do tej szkoły, czyli domyślam się do szkoły podstawowej w Miliardowicach, tak? Świetnie, no dużo, dobrze nam idzie, już dużo dowiedzieliśmy się. Chodzisz do klasy, domyślam się, jeszcze szóstej, tak? No widzisz, skąd my to wszystko wiemy? A teraz jesteś szczęśliwa z tego powodu, że wylosowałaś ten rower, tak? Ja się cieszę i mam nadzieję, że ten rower będzie dla ciebie właśnie takim rowerem, który da ci dużo szczęścia i radości. Prawda, na wakacje jeździ bezpiecznie, a że masz taką nadzieję, to ja się z tego cieszę. Proszę bardzo, ten rower jest twój, usiądź. Tu jest gwarancja 24-miesięczna, tak? 24-miesięczna. I jakbyśmy wiedzieli, że dziewczyna wygra rower, bo to jest rower płci żeńskiej, tak? Proszę, możesz zademonstrować, odebrać. Tosia, proszę, zademonstruj. My wszystkim państwu dziękujemy za sympatyczną, myślę, zabawę, za wasz udział w rajdzie rowerowym. Życzymy bezpiecznego powrotu do domu. Jeszcze miłego dnia, wieczoru, dzisiejszego dnia i wszystkiego dobrego w imieniu organizatorów. Organizatorom, którym serdecznie dziękuję za ten drugi wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie tego rajdu, za to, że po raz kolejny właśnie ten raz zorganizowali. Myślę, że pani przewodnicząca, prezes koła, towarzystwa przyjaciół Ligotyńskiego, parę słów.